Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj chciałbym chwilę porozmawiać o chciwości, dalej w kontekście dawania. Oczywiście chciwość jako przeciwieństwo dawania, jako postawa, która nas hamuje w dawaniu, która sprawia, że w zasadzie jesteśmy niezdolni do tego, by dawać. Dlaczego? Dlatego, że chciwość jest niepohamowanym, nieposkromionym pragnieniem posiadania. Jest postrzeganiem siebie w kategorii, czy swoich wartości właśnie w kategorii tego, co posiadam. Również jest powiązane z tym, że i innych oceniam w tej samej perspektywie. Również Boże błogosławieństwo innych oceniam w tej samej perspektywie, ile posiadają. Tutaj oczywiście pojawia się od razu pewna wątpliwość takiej kategorii. Mamy ludzi niewierzących, którzy posiadają bardzo dużo. Mamy ludzi bardzo pobożnych, którzy posiadają bardzo mało. I pokazuje to nam od razu, że jest to niewłaściwe, niebiblijne kryterium oceny błogosławieństwa i wartości ludzkiej. Niemniej są istotne powody, dla których ludzie w taki sposób na siebie patrzą. Dlaczego? No dlatego właśnie, że na pewno stan posiadania wysoki sprawia, że czujemy się bezpieczni, czujemy się szanowani w oczach ludzi, że nawet wśród ludzi wierzących często jesteśmy jakoś postrzegani jako ludzie, którzy są bliżej Boga, skoro Bóg nam tak bardzo finansowo błogosławi. A więc są pewne realne korzyści związane z tym, że jesteśmy ludźmi bogatymi. Natomiast Pan Jezus w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza w 15 wersecie nas przestrzega przed chciwością. Mówi: baczcie. To słowo baczcie oznacza zwracajcie uwagę. Innymi słowy, to jest coś realnego. To jest realne zagrożenie przed ludźmi wierzącymi. A więc chciwość jest zagrożeniem przed tobą i przed mną. Czy wiesz o tym? Często ludziom wierzącym się wydaje, że to nie jest zagrożenie. To jest zagrożenie. Twoje serce może przylgnąć do bogactwa zamiast do Boga. Możesz w ten sposób stać się bałwochwalcą. Możesz w ten sposób czcić mamonę, a nie Boga. Jeśli twoja wartość jest w praktyce, musisz sobie uczciwie na to odpowiedzieć, wyznaczona przez to, jak wiele posiadasz, a nie to, czy służysz Bogu i czy szukasz Jego woli, czy faktycznie postrzegasz siebie jako spełnionego w Jezusie Chrystusie i naśladującego Go, no to w tym momencie tak naprawdę twoje serce przylgnęło do bożka, a nie do Boga. A więc baczcie, zwracajcie uwagę, wystrzegajcie się wszelkiej chciwości. Zwróćcie uwagę, tu jest powiedziane, wystrzegajcie się, innymi słowy, są miejsca, są to środowiska, są sytuacje w życiu, kiedy ta chciwość może się nam napatoczyć, może się zdarzyć, że zaczniemy w taki sposób siebie samego oceniać w danej grupie ludzi, w danym środowisku, nawet może i w zborze. Wszelkiej chciwości. Zwróćcie uwagę, to jest nie tylko kwestia finansów, to jest również kwestia może posiadania mieszkania, samochodu, oceniania siebie w takiej perspektywie. Wszelka chciwość, czyli innymi słowy, wszelkie czerpanie tożsamości z tego, co posiadam i wszelkie nieposkromienie w szukaniu posiadania jak najwięcej. Dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Czy w to wierzysz, że nie od obfitości dóbr zależy twoje życie? Pan Jezus później daje przypowieść o takim człowieku, który jest bardzo bogaty, już jest taki spełniony, taki zadowolony, taki bezpieczny, taki można powiedzieć całkowicie rozprężony, bo przecież wszystko mu się układa i kombinuje, jak tam zbudować większe spichlerze, bo już nie ma gdzie tego chować. Jest taki aż zafrapowany tym wielkim problemem tego swojego bogactwa. No i wiemy, że był głupcem, bo Bóg mu mówi: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Innymi słowy, nie pomyślałeś o tym, co naprawdę ważne. Nie myślałeś o tym, że staniesz przed moim obliczem. Nie myślałeś o tym, że ja od ciebie mogę wymagać czegoś innego. Nie myślałeś o tym, że nie o to chodzi w życiu. I się o tym w przykry sposób przekonasz, bo staniesz przede mną. To, co zgromadziłeś, nie będzie twoje. W ogóle ci w żaden sposób się nie przyda. A przede mną będziesz musiał odpowiedzieć w inny sposób. A więc nie bądź chciwy. Nie bądź chciwy, staniesz przed Bożym obliczem. Twoje pieniądze ci nic nie pomogą. Twoja pozycja ci nic nie pomoże. Twój nowy samochód ci nic nie pomoże. To w ogóle nie będzie mieć wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, czy służysz Chrystusowi. Znaczenie ma to, czy słuchasz, co ci mówi, jaka jest Jego wola dla twojego życia i czy używasz tego, co Bóg ci daje w Boży sposób.
Wystrzegajmy się chciwości. Chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość jest złem. Chciwość jest złem, które również toczy zbory, bo niestety czasami udajemy przed sobą, że tak naprawdę nie jesteśmy chciwi, a tak naprawdę imponuje nam to, co kto posiada. Wystrzegajmy się wszelkiej chciwości. Panie Boże, chroń nasze serce i sprawiaj, by lgnęły tylko do Ciebie. Z Bogiem i do zobaczenia.